Polacy nie będą musieli oddawać gazu Niemcom. Nie będzie żadnych działań pod przymusem. Dobry wieczór, Edyta Lewandowska. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości o to, co dziś w programie. Jest unijna strategia na walkę z kryzysem na rynku gazu. Ryzyka dotyczącego braku dostaw w Polsce nie ma. Wilczy apetyt Komisji Europejskiej jest coraz bardziej ujawniany. Komisja Europejska chce pozbawić Polskę suwerenności. Oni działają bezprawnie, bez moralności, nie mają w sobie ani prawa moralnego, ani prawa stanowionego. Szykowaliśmy się na przynajmniej metr, półtora metra dalsze rzuty. Polscy mistrzowie mają apetyt na więcej medali. Postaramy się nieraz zadziwić świat i rzucać daleko. Nerwy na wozy, bo wie, że to jeszcze nie będzie koniec 89. Polska nie będzie musiała zmniejszać zużycia gazu z powodu kryzysu energetycznego. Taka decyzja zapadła w Brukseli podczas obrad ministrów odpowiedzialnych za sprawy energii. Nasz kraj został wyłączony z przymusu oszczędzania z powodu dużej ilości zgromadzonego już surowca. Krajowe magazyny gazu są zapełnione w 99%. Dominik Cierpioł. W Świnoujściu to już prawie codzienność. Kolejny statek z gazem skroplonym dotarł do Polski. Łącznie magazyny gazu w naszym kraju są już zapełnione w 99%. To najwyższy poziom w Unii Europejskiej, a przed zimą zostanie uruchomiony jeszcze gazociąg Baltic Pipe. Dzięki temu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości na początku pierwszej kadencji po 2015 roku podjął decyzję o budowie gazociągu Baltic Pipe, takiego ryzyka dotyczącego braku dostaw w Polsce nie ma. Znacznie gorzej jest w największej gospodarce Unii Europejskiej. Niemcy mają zapełnione magazyny gazu w 66% i nie mają gazoportu. A rosyjski Gazprom właśnie zapowiedział kolejny rzekomy remont gazociągu Nord Stream 1, co oznacza od środy jeszcze mniej gazu dla Niemiec. Musimy być przygotowani na scenariusz z jeszcze mniejszą ilością rosyjskiego gazu lub że go w pewnym momencie w ogóle nie będzie. Dlatego Komisja Europejska wezwała unijne kraje do wprowadzenia cięć w korzystaniu z gazu od 1 sierpnia. Ostatecznie Polska znalazła się w gronie kilku krajów, które nie muszą wprowadzać oszczędności. Polska nie ma żadnych celów redukcyjnych i to jest dla nas, to był dla nas cel negocjacyjny. Cel tych rozmów, żeby zostały docenione nasze wysiłki na rzecz zapełnienia magazynów, nasze dobrowolne działania na rzecz produkcji, które podjęły poszczególne przedsiębiorstwa. Jednocześnie Niemcy próbowali wprowadzić w Unii nakaz dzielenia się gazem z tymi, którzy nie zgromadzili odpowiednich zapasów. Przez lata to jednak Niemcy płacili mniej za rosyjski gaz niż inne unijne kraje i próbowały uzależnić od niego resztę Europy. Dlatego teraz nie ma w Unii zgody co do dzielenia się surowcem z Berlinem. Jak rząd ma odpowiedzieć na niemiecki szantaż odnośnie dzielenia się gazem? Śmiechem. Pewnym jest, że nadchodząca zima będzie trudna dla wielu unijnych gospodarek. Zmiana kierunków dostaw surowców wymaga bowiem czasu, a Rosja dodatkowo manipuluje ich cenami na rynkach. To pierwszy globalny kryzys energetyczny. W przeszłości mieliśmy kryzys naftowy w latach 70., ale dotyczył tylko ropy. Teraz mamy problem z ropą, gazem i węglem. Resort klimatu uspokaja jednak, że do zimy uda się zapełnić cały zapas węgla, który do tej pory firmy kupowały na wschodzie. Jednocześnie Polska cały czas zwiększa swoje bezpieczeństwo energetyczne. Rada Ministrów przyjęła właśnie uchwałę w sprawie budowy nowego falochronu i toru wodnego w porcie w Gdańsku, po to, by mógł tam powstać pływający gazoport. Dominik Cierpioł, Wiadomości. Można już powiedzieć, że na Ukrainie trwa wojna pozycyjna. Takiego zdania są dowódcy ukraińskiej armii. Zwracają oni uwagę, że od kilkunastu dni wojska Władimira Putina nie zdobyły żadnych nowych terenów. W Kijowie jest nasz korespondent Tomasz Jędruchów. Tomku, czy to oznacza osłabienie agresora, czy raczej przygotowanie do nowego ataku? Jeszcze kilka tygodni temu mówiło się o przerwie operacyjnej oraz o przegrupowaniach rosyjskich wojsk czy przygotowaniu do nowej, silniejszej ofensywy, ale sytuacja zmieniła się, kiedy na front zaczęła docierać pomoc z zachodu. Nowoczesna i bardzo skuteczna broń. W ciągu zaledwie dwóch ostatnich tygodni Ukraińcom udało się zniszczyć 50 składów amunicji po rosyjskiej stronie frontu, a także 17 stanowisk dowodzenia. To oczywiście osłabiło ataki ze strony Rosjan. Osłabiło, ale nie zatrzymało. Bomby spadły na Czuchuj w obwodzie charkowskim. Nie było tu celów militarnych.
W sumie Czuchujów został trafiony przez 12 rakiet. Mamy poważne uszkodzenia infrastruktury, centrum kultury, szkoła, komunikacja ciepłownicza, ale najbardziej przerażające jest to, że teraz trwają poszukiwania zabitych ludzi. Pamiętam, że usłyszałem huk. Obok mnie spadły dwa duże kawałki gruzu. Leżałem między tymi dwoma kawałkami przez 3,5 godziny, może 4. Linia frontu od około 1,5 tygodnia jest dość statyczna. Ukraińcy mają przygotowywać kontrofensywę w obwodzie chersońskim. W wyzwalanych miejscowościach cały czas odkrywane są kolejne rosyjskie zbrodnie. Są bardzo brutalni i jest dużo gwałtów na kobietach, dzieciach. Atakują suwerenność pokojowego narodu i to zmotywowało mnie do przyjazdu na Ukrainę. Zostawiłem wszystko w moim kraju, aby tu przyjechać. Jak informuje doradca prezydenta Ukrainy do spraw bezpieczeństwa narodowego, Ukraińcy zniszczyli połowę rosyjskich armii walczących w tej wojnie. Dlatego Kreml desperacko szuka żołnierzy bez konieczności ogłaszania powszechnej mobilizacji. Rekrutuje m.in. więźniów z kolonii karnych oraz obywateli Uzbekistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy dotarła także do dokumentów potwierdzających, że Rosja rozpoczęła przygotowania do pseudoreferendum w sprawie aneksji okupowanych terytoriów Ukrainy. Działania i dążenia Rosji we wspólnym oświadczeniu potępiły Komisje Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu i niemieckiego Bundestagu. Rosja w rażący sposób łamie prawo międzynarodowe i międzynarodowe prawo humanitarne oraz dąży do trwałego zniszczenia pokojowego porządku europejskiego. Sytuacja na Ukrainie była także przedmiotem dwudniowych konsultacji prezydentów Polski i Litwy. Nasze kraje nie zmniejszą zaangażowania na Ukrainie. Obaj planujemy kolejne podróże do Kijowa. Nie będziemy też ulegać żadnym szantażom ze strony Rosji. Nie ulega także ukraińska armia, która przy międzynarodowym wsparciu wciąż odpiera rosyjskie ataki. Jakub Krzyżak, Wiadomości. Rosjanie przeprowadzili ataki rakietowe na porty w Odessie i Mikołajowie nad Morzem Czarnym. Do pierwszego ostrzału portu handlowego w Odessie doszło zaledwie kilkanaście godzin po podpisaniu w Stambule porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. Putin wciąż skutecznie szantażuje świat widmem głodu. Maria Stepan. To nie jest przypadkowy pożar. Rosjanie metodycznie bombardują ukraińskie pola. Tak właśnie wygląda spalone przez orków zboże, którego nie zdążono zebrać z pola. Jesteśmy tuż przy okupowanym terytorium. Stąd do rosyjskich pozycji jest około 3 kilometrów. Tak teraz wyglądają żniwa na Ukrainie. Miny, ciągły ostrzał, bomby i rakiety. Ataki, których celem jest próba zniszczenia chociażby zapasów żywności, są oczywiście aktem terroryzmu państwowego, bo realizowanego przez państwo. Przez państwo i przez konkretnych ludzi. Mimo to świat wciąż wykazuje dobrą wolę. W piątek w Stambule Turcja i ONZ zawarły z Ukrainą i Rosją porozumienia w sprawie odblokowania eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Ile warte są umowy z terrorystą, świat przekonał się kilkanaście godzin później, gdy Rosja zbombardowała port handlowy w Odessie. Wygląda na to, że Rosja nie jest zainteresowana rozwiązaniem tego problemu. Jest raczej zainteresowana kolejnymi atakami. Ukraińskie porty są pod ciągłym ostrzałem. Dziś rosyjskie rakiety spadły znów na port w Odessie i port w Mikołajowie. Mimo to Ukraińcy przygotowują się do wznowienia eksportu. Nie mają wyjścia. W ukraińskich magazynach jest ponad 20 milionów ton zboża. Im jest wszystko jedno, co stanie się z ludźmi, jak będą cierpieć, czy z głodu, przez blokowanie portów, czy z zimowego chłodu i biedy, czy z powodu okupacji. To wszystko są po prostu różne formy terroru. Od 24 lutego Rosjanie ponad 300 razy zaatakowali obiekty wojskowe i ponad 17 tysięcy razy uderzyli w obiekty cywilne. Dziś uderzyli w miejscowość Zatoka pod Odessą. Nie było tu ani ukraińskiego wojska, ani nawet zboża, ani wielka wieś i nadmorskie uzdrowisko. Maria Stepan, Wiadomości. Polska armia dostanie więcej nowoczesnych czołgów, a także myśliwców wielozadaniowych. Rząd wzmacnia nie tylko polski przemysł zbrojeniowy, ale także błyskawicznie kontraktuje najnowocześniejszy sprzęt. Wszystko po to, by w obliczu rosyjskiej agresji wzmacniać bezpieczeństwo Polski. Maksymilian Maszenda. Nowe wielozadaniowe samoloty bojowe dla Sił Zbrojnych RP F-35. Niewykluczone, że nie tylko będą u nas szybciej niż pierwotnie zakładano, ale też, że będzie ich więcej.
Doprowadzimy do przyspieszenia dostaw zakontraktowanych już F-35. W dalszej perspektywie planujemy jeszcze pozyskanie dodatkowych F-35 lub F-15 i obserwujemy z uwagą chociażby postępy prac naszych partnerów z Korei Południowej nad KF-21. Poza sprzętem ze Stanów Zjednoczonych, jak m.in. właśnie F-35, czołgi Abrams czy systemy rakietowe HIMARS, Polska zakupi także najnowocześniejszy sprzęt z Korei Południowej, lekkie samoloty bojowe FA-50, czołgi K-2 i armatochaubice K-9. Pierwszy zamówiony sprzęt pojawi się w tym roku, a docelowo produkcja trafi do Polski. Przede wszystkim jest to przeskok technologiczny, bo kupujemy broń nowej generacji, broń już natowską. Kończymy z epoką Układu Warszawskiego całkowicie. Jednocześnie realizowane są zakupy sprzętu z Polski i inwestycje w jego rozwój. Przykładem nowoczesne armatochaubice Krab z Huty Stalowa Wola. Możliwości produkcyjne tego sprzętu są na maksymalnym poziomie. Wykorzystuje go już też z powodzeniem broniąca się przed rosyjską agresją Ukraina, która ma zakontraktowane kolejne egzemplarze. Polskie realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ogromne inwestycje w wojsko to odpowiedź na rosyjską agresję i atak na Ukrainę. Musimy się dozbroić, zwiększyć liczebność sił zbrojnych. To w tej chwili jest w trakcie. I to jest niezbędne, plus no, jest mnóstwo wniosków wynikających z prawdziwej wojny, która toczy się w Europie. Inwestycje i wzrost wydatków na obronność to także odpowiedź na lata zaniedbań z czasów rządów PO-PSL, zmniejszania polskiej armii i braku potrzebnych inwestycji. Potrzeby militarne, takie też obiektywnie opisane, nie wskazują w żadnym wypadku na potrzebę budowy i użytkowania dużych jednostek. Ówczesny premier Donald Tusk stawiał nie tylko na współpracę ze zbrojącą się Rosją, ale i bliskie relacje z Władimirem Putinem. My ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w Trybunie nie sypał. Dziś polska armia musi odpowiadać na agresywną politykę Władimira Putina i zwiększać możliwości obronne. Bandycki atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz nieprzewidywalność Putina sprawiła, że musimy jeszcze bardziej przyspieszyć modernizację sprzętową. Kluczowe jest jak najszybsze zwiększenie bezpieczeństwa Polski. Zrobimy to tylko poprzez budowę silnego wojska. Tak silnego, aby żaden potencjalny agresor nie zdecydował się na atak. Jednocześnie dozbrajamy też broniącą się przed agresją Putina Ukrainę. Sprzęt przekazuje przede wszystkim państwo, ale powstają także publiczne zbiórki. Branżowy portal Defense24 razem z ambasadą Ukrainy w Polsce rozpoczął zbiórkę na zakup polskiej amunicji krążącej Warmate. To wsparcie dla zaatakowanej Ukrainy, ale też promocja polskiego przemysłu obronnego. Każdy może się dołożyć za pośrednictwem internetowego serwisu zrzutka.pl. Maksymilian Maszenda, Wiadomości. Oglądają państwo główne wydanie Wiadomości. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Prokuratura sprawdza, czy politycy Platformy Obywatelskiej kryli molestowanie seksualne. Ogromny pożar w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wymknął się spod kontroli. Ewakuowano turystów i skautów, a władze Czech zwróciły się o pomoc międzynarodową. Na miejsce ruszyli polscy strażacy i policjanci. Waldemar Stankiewicz. Dramatyczna walka 400 strażaków z ogniem trwa już prawie trzecią dobę. Ewakuowaliśmy 80 osób ze wsi Chrzęsko. Zawieźliśmy ich do pobliskiej miejscowości. Dostali alternatywne zakwaterowanie. Pożar wybuchł w niedzielę rano na północnym zachodzie Czech. Do dziś rozprzestrzenił się na obszarze około 300 hektarów. Zapach dymu był odczuwalny nawet w oddalonej o ponad 100 km Pradze. Jej mieszkańcy dzwonili zaniepokojeni na numery alarmowe. Warunki są naprawdę ekstremalne, a to ze względu na rzeźbę terenu, gdzie skały przeplatają się ze strumymi zboczami. A biorąc pod uwagę, że jest to park narodowy i jest dużo drewna, nie można interweniować w głąb pożaru. By go ugasić, potrzebne są śmigłowce i samoloty, które będą zrzucały wodę. Mamy już przysłibioną pomoc. Obiecano nam już pomoc z Polski, jeden śmigłowiec oraz z Włoch. Te maszyny są w stanie zatankować wodę bezpośrednio z rzeki lub jeziora. Tak właśnie wyposażony jest policyjny Black Hawk, który po południu wystartował z Warszawy w kierunku Czech. Na pokładzie będą nasi policyjni piloci. Ja śmiem powiedzieć, że to jedni z najlepszych pilotów na świecie, posiadający naprawdę niesamowite kompetencje, bo przypomnę, że taki lot z zbiornikiem, z takim obciążeniem, to jest bardzo wymagający lot. Dwa zbiorniki podwieszane pod śmigłowiec, które mogą pobrać 1,5 i 3 tysiące litrów wody, będzie obsługiwać trzech strażaków.
podjęliśmy wyzwanie i pomoc naszym sąsiadom z Czech, bo widzimy, że rzeczywiście ten pożar zaczyna być bardzo poważny i zaczyna się wymykać spod kontroli, więc uważamy, że nasza pomoc jest tutaj nieodzowna. Polscy strażacy i policjanci wiedzą, jak radzić sobie z pożarem w tak trudnym terenie jak Czeski Park Narodowy. Mają ogromne doświadczenie w tym zakresie, byli na niejednej tego typu misji w zeszłym roku, chociażby w Turcji. No, wydatnie pomogą naszym sąsiadom w opanowaniu tego żywiołu. Waldemar Sankiewicz, Wiadomości. Trwa trzeci dzień pielgrzymki papieża Franciszka do Kanady. Jest to, jak podkreślił sam papież, pokuta za krzywdy, jakich doświadczyli rdzenni mieszkańcy tego kraju ze strony ludzi kościoła podczas programu przymusowej asymilacji w XIX wieku. Dziś Franciszek odprawił uroczystą mszę świętą na stadionie w Edmonton. Jeszcze dziś Ojciec Święty uda się nad Jezioro Świętej Anny. To miejsce pielgrzymek katolików. Indianie kanadyjscy od wielu pokoleń nazywają je Jeziorem Boga lub Jeziorem Ducha. A teraz kolejne, kompletnie bezpodstawne żądania stawiane Polsce przez Komisję Europejską. Jej szefowa szantażuje Polskę, próbując wywołać chaos prawny. Żąda, aby w Polsce jedni sędziowie mogli podważać status innych. To niezgodne z polską konstytucją, więc coraz bardziej zasadnym jest pytanie, o co tak naprawdę chodzi eurokratom. Marcin Tulicki. Polska strona wypełnia warunki? Warunki, które postawiła Bruksela i od nich uzależniła wypłatę pieniędzy dla Polaków na walkę ze skutkami pandemii. Tym bardziej dziwi to, co w wywiadzie prasowym powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nowa ustawa nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Komisja Europejska w ogóle takiej oceny formalnej jeszcze nie dokonała. Mimo to niemiecka szefowa Komisji Europejskiej straszy Polaków. Te kwestie należy rozwiązać, aby spełnić warunki przyznania środków z KPO i umożliwić komisji uruchomienie pierwszej płatności. Wilczy apetyt Komisji Europejskiej jest coraz bardziej ujawniany i jedyną odpowiedzią powinna być asertywna, zdecydowana, twarda polityka polskiego rządu. Dla wielu rzeczywistość jest prostsza niż mogłoby się wydawać. Von der Leyen szuka pretekstu, żeby zablokować Polakom pieniądze. Pani Ursula von der Leyen mówi, żeby jeden sędzia podważał status innego sędziego. To niezgodne z polskim prawem i szybko mogłoby doprowadzić do totalnego chaosu i tym samym osłabienia państwa polskiego. Czym innym jest badanie bezstronności, niezawisłości, na co pozwalają trzy instrumenty, które mamy w porządku prawnym. Ale zupełnie czym innym jest kwestionowanie statusu sędziego. Przecież na to nigdy nie może być zgody. Sędzia powołany przez prezydenta na wniosek KRS jest sędzią i to wynika wprost z konstytucji. No to jest droga wprost do anarchii prawnej. Nawet Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu odmówił kilka miesięcy temu podważenia statusu grupy sędziów w Polsce. Trudno więc doszukać się podstaw do żądań von der Leyen. Chodzi o spętanie Polski, chodzi o to, żeby Polska nie była suwerennym krajem, żeby była podporządkowana biurokracji brukselskiej i naszym sąsiadom niemieckim. Oni działają bezprawnie, bez moralności, nie mają w sobie ani prawa moralnego, ani prawa stanowionego, a dzisiaj stolicą moralną Unii jest Polska. To Polska przyjęła największą liczbę uchodźców z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Mimo to eurokraci nadal blokują unijne pieniądze dla Polaków, a kiedy już popłyną, to i tak mniej o prawie 1,5 miliarda euro. Bo uwaga, jak tłumaczy Komisja Europejska, w latach 2020-2021 Polska doświadczyła mniejszej recesji, czyli rozwijała się szybciej niż zakładano. Tu nie chodzi o żadne wartości, o praworządność, tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby w Polsce osadzić Donalda Tuska, który będzie wszystkie polecenia realizował. Ursula von der Leyen. O Donaldzie Tusku i do Donalda Tuska. Now, my dear Donald, you return to your home country to again stand up for those values. Bon courage, my friend. And Donald, remember, when we see each other again, we'll see you, as you've said, as a prime minister. On jest nadzieją polskiej niewoli i polskiego podporządkowania. Odwrót niebieski. Coraz częściej i coraz głośniej słychać opinie, że to Niemcy przy pomocy brukselskich instytucji próbują układać Europę, mówiąc kolokwialnie, pod siebie. Koniec z egoistycznym blokowaniem europejskich decyzji przez pojedyncze państwa członkowskie. Koniec z narodowymi działaniami w pojedynkę, szkodzącymi Europie jako całości.
Te słowa niemieckiego kanclerza nie pozostawiają wątpliwości. Niemcy chcą zlikwidować prawo weta w Unii, które chroni interesy słabszych od nich, ale kilkukrotnie szybciej rozwijających się państw. Szanowni Państwo, Niemcy żadnych przesłanek do tego, żeby Europie przewodzić, nie mają. A przede wszystkim nie mają przesłanek moralnych. No tu jest ta sprawa. Szczególnie teraz, gdy dotychczasowa polityka europejska Niemiec spektakularnie zbankrutowała. Polityka, która przez lata uzależniała Europę od rosyjskich surowców, a to z kolei ogromne pieniądze, które pozwoliły Putinowi na inwazję na Ukrainę. Marcin Tulicki, Wiadomości. O aferze obyczajowej w środowisku polityków Platformy Obywatelskiej mogli wiedzieć szefowie partii z Donaldem Tuskiem na czele. Ale nikt nie pomógł poszkodowanej kobiecie, która twierdzi, że od szefa Gorzowskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, działacza Platformy Obywatelskiej, dostała niemoralną propozycję. Praca za seks. Sprawą zajęła się prokuratura. Adrian Borecki. Czy w Gorzowskim Ośrodku Ruchu Drogowego, nadzorowanym przez samorządowców Platformy Obywatelskiej i kierowanym przez działacza tej partii, dochodziło do mobbingu i molestowania seksualnego? Na to pytanie odpowiedzi szuka prokuratura. Za każdym razem był gdzieś jakiś tam podtekst seksualny, gdzie nie było tego powiedziane wprost. W momencie, gdy kończyła się umowa w grudniu, było już to powiedziane po prostu wprost. Praca za seks. Taką ofertę, zdaniem poszkodowanej kobiety, złożył jej dyrektor ośrodka ruchu drogowego, wówczas działacz Platformy Obywatelskiej. Odmówiła i trafiła na bruk. W tej sprawie bulwersuje także brak reakcji polityków Platformy Obywatelskiej, do których pani Magdalena zwróciła się z prośbą o pomoc. Nikt nie zadzwonił, nikt nie zainteresował, nikt nic nie robił. Cisza, po prostu cisza. I ta cisza jest najgorsza. Cisza zawsze boli. Pani Magdalena już w marcu poprosiła o pomoc Krystynę Sibińską, lubuską poseł Platformy Obywatelskiej. Umówiłyśmy się na spotkanie. No, jak będzie coś wiedziała, to się ze mną skontaktuje. Jednak nie było żadnej kontaktu z pani Sibińskiej. Wychodziłam, mówiłam do widzenia, to nawet nie raczyła na mnie spojrzeć, tak? Byłam po prostu zlekceważona, czułam się okropnie. Pomimo poważnych zarzutów, szef Gorzowskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Jarosław Śliwiński nawet nie został zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy. Bronią go rządzący w województwie politycy Platformy Obywatelskiej. W przeciwieństwie do PiSu, u nas się nie wydaje poleceń partyjnych, jeśli chodzi o funkcjonowanie w zakładach pracy. Dyrektora Śliwińskiego znam od długiego czasu, kiedy również współpracowaliśmy, oceniałem jego pracę wysoko. Tak jeśli chodzi o profesjonalizm, zaangażowanie i oddanie i poświęcenie temu wszystkiemu, co robił. Dlatego też w ostatnim czasie, kiedy pojawiła się konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora ośrodka w Gorzowie, taka propozycja została sformułowana pod adresem pana Śliwińskiego. Tak, dyrektora ośrodka broni Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego i prominentny polityk Platformy Obywatelskiej. W przeszłości wiceminister w rządzie Donalda Tuska. Co ciekawe, Marcin Jabłoński w tym roku został uznany za winnego użycia siły i naruszenia nietykalności cielesnej wobec byłego starosty słubickiego. Jabłoński krytykuje także kobietę, która twierdzi, że była molestowana seksualnie, za to, że po tym, jak nie otrzymała pomocy od polityków Platformy Obywatelskiej, o sprawie opowiedziała dziennikarzom Gazety Lubuskiej. Wyrażam naprawdę szczere ubolewanie, że ofiarą tej napaści przestrzeni publicznej na łamach gazety i radia regionalnego padła poseł Sibińska, która powszechnie znana jest, jeśli chodzi o jej zaangażowanie w sprawy dotyczące równouprawnienia kobiet i wszystkie te kwestie dotyczące równego traktowania. Przypomnijmy, z relacji pani Magdaleny wynika, że poseł Sibińska nie zrobiła nic, żeby jej pomóc. Nawet nie raczyła na mnie spojrzeć, tak? Byłam po prostu zlekceważona, czułam się okropnie. Dlaczego pani nie chce z nami rozmawiać? Pani poseł, sprawa jest dość bulwersująca, biorąc pod uwagę, że Platforma walczy o prawa kobiet. Jak pani to skomentuje? Po raz kolejny mamy tutaj ujawnioną hipokryzję. Wielokrotnie mogliśmy słyszeć, jak posłanki Platformy i Lewicy krzyczały hasła w obronie praw kobiet, ale kiedy przychodzi do konkretnej sytuacji, żeby obronić konkretną kobietę, molestowaną, nękaną, to wszystkie panie nabrały wody w usta. Już po tym, jak aferę opisały media, sprawą zajęła się marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak z Platformy Obywatelskiej. Pani marszałek bardziej opowiadała o swoich osiągnięciach, o tym, jak praw kobiet walczy i tak dalej, ale tak naprawdę nie interesowała się moją krzywdą. Ale to właśnie za sprawą marszałek Polak, która zna się blisko z Donaldem Tuskiem, afera obyczajowa dotarła na szczyt władzy w Platformie Obywatelskiej. Tak wynika z zapisu spotkania marszałek Polak z panią Magdaleną oraz lubuskim działaczem społecznym Stanisławem Czerczakiem. Ja proponuję tak, żeby na tym zarządzie wtorkowym po prostu
ustalić, kiedy pani poseł Sibińska, co zostało zrobione w tej sprawie, dlaczego nie zostało to zgłoszone do prokuratury. I tak myślę, że kto się zajmie tym, żeby jednak spróbować tego Donalda Tuska tym zainteresować, bo myślę, że pani jako, czy pani też jest członkiem Platformy Obywatelskiej, no to może pani jako, no jednak, ten marszałek. Ale ja byłam, właśnie mówiłam. Czy pan Donald Tusk już jest poinformowany o tej sytuacji? Ja rozmawiałam. Ale jest Donald Tusk, tak, nieosiągalny, ale bliskimi jego współpracownikami. Tak, okay. Mi się też nie podoba. Byłam oficjalnie w Warszawie. Mam nadzieję, że na Kierwiński poinformował przewodniczącego. Poseł Marcin Kierwiński nie chce odpowiedzieć na pytanie, czy o sprawie poinformował Donalda Tuska i co szefowie partii zrobili, żeby wyjaśnić zarzuty o molestowanie seksualne w Platformie Obywatelskiej. Nie rozmawiam z funkcjonariuszami PiS-u. Proszę Obajtka pytać o tym, co się dzieje w Lubuskim. Ale dlaczego nie chce pan z nami rozmawiać? Bo jesteście funkcjonariuszami PiS i kłamiecie. Teraz politycy Platformy Obywatelskiej będą musieli odpowiedzieć na pytania prokuratorów. Według kodeksu postępowania karnego urzędnik, w tym samorządowy, powinien niezwłocznie zawiadomić śledczych lub policję o przestępstwie, o którym się dowiedział. W tym przypadku z zawiadomieniem zwlekano aż 3 miesiące. Nie wykonano obowiązku prawnego. Kilkumiesięczne zaniechanie w tej sprawie, w tak drastycznej społecznej sprawie, ewidentnie wskazuje na celowe działanie polityków Platformy Obywatelskiej. Najprawdopodobniej liczyli na to, że sprawa ucichnie, umrze śmiercią naturalną, między członkami potraktowana zostanie jako wewnętrzna. Co ciekawe, sprawę bardzo powściągliwie komentują politycy lewicy, którzy walkę o prawa kobiet mają wypisaną na sztandarach. To jest kwestia Platformy Obywatelskiej. Nie będziemy się za Platformę Obywatelską wypowiadać. Jako lewica jesteśmy zawsze przeciwko dyskryminacji. Afera obyczajowa w lubuskiej Platformie Obywatelskiej może mieć kolejne odsłony. Tak wynika z relacji poszkodowanej kobiety. Dyrektor tego ośrodka miał ją informować, że do podobnych relacji, nieformalnych relacji i pracy za seks dochodzi również w innych jednostkach, że to jest pewnego rodzaju norma. Szef Platformy Obywatelskiej do sprawy ciągle się nie odniósł. Adrian Borecki, Wiadomości. Trwa nierówna walka z czasem, w której stawką jest życie 2-miesięcznej Zosi z rdzeniowym zanikiem mięśni. Terapia genowa, która może uratować dziewczynkę, kosztuje ponad 10 milionów złotych. Rodzina robi wszystko, by zebrać astronomiczną kwotę i zamienić łzy rozpaczy w łzy szczęścia. Anna Pawelec. Kilkanaście dni po porodzie rodzina Zosi odebrała telefon ze szpitala, który wywrócił ich życie do góry nogami. Diagnoza SMA, rdzeniowy zanik mięśni. Rozpacz, było niedowierzanie. Dlaczego? Dlaczego my? Dlaczego nas to spotkało, tak? Płacz, łzy, później po prostu mobilizacja. Pełna mobilizacja, bo czas goni. Dziewczynka nie ma jeszcze objawów, ale któregoś dnia choroba zacznie postępować. Wielki strach, no wielki strach, żeby po prostu te objawy się nie pojawiły, żebyśmy zdążyli uzbierać na tą terapię genową. Bo to dla Zosi jedyna szansa na życie, które w tym przypadku ma cenę. Ponad 10 milionów złotych, bo tyle kosztuje najdroższy lek świata. Wystarczy jedna dawka, by dramat się skończył. Na razie dziewczynka dostaje lek, który spowalnia chorobę. Zosia teraz przyjmuje refundowany lek, zastrzyki do kanału kręgowego. Ona ten lek będzie musiała przyjmować do końca życia. Ale by żyć, Zosia potrzebuje terapii genowej. Rodzina, przyjaciele i ludzie dobrej woli włączyli się w walkę o życie dziewczynki. Zbieramy w każdym możliwym kącie, pod kościołami, na festynach, różne zbiórki. Ogólnie włączyli się też ogólnie piłkarze. Włączyć może się każdy z nas. Zbiórka prowadzona jest przez portal Się Pomaga. Ogromna kwota, ale i ogromna nadzieja. To jest kwota niewyobrażalna, niewyobrażalna. No zbieramy, szukamy, mamy nadzieję, że się to uda. Choroba u Zosi została wykryta bardzo wcześnie, dzięki badaniom przesiewowym w kierunku SMA. Badania od niedawna refundowane są w całej Polsce. Objawy występują w różnym wieku, a choroba ma przebieg bardzo szybki, postępujący i w związku z tym istotne jest wychwycenie jej jak najwcześniej po urodzeniu. Dlatego bliscy dziewczynki liczą na ludzi o wielkich sercach. Zosia musi wyzdrowieć, żeby uzbierać na nią dużo pieniążków, żeby dla niej było dobrze. Anna Pawelec, Wiadomości.
Na rozgrywanych po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych letnich lekkoatletycznych mistrzostwach świata Polacy byli najlepsi wśród wszystkich europejskich ekip. Reprezentacja Polski wywalczyła 4 medale, dzięki czemu znalazła się na 8 miejscu końcowej klasyfikacji medalowej. Ale nasi mistrzowie mają apetyt na znacznie więcej. Damian Szmagliński. Autograf 5-krotnego mistrza świata to bezcenna pamiątka. Paweł Fajdek jak nikt ma receptę na wygrywanie. Ponad 80 metrów! W Eugene po raz 5 z rzędu zdobył złoty medal, poprawiając przy tym o centymetr swój własny rekord mistrzostw świata. Tak naprawdę ja jestem zawiedziony swoim rezultatem. Szykowaliśmy się na przynajmniej metr, półtora metra dalsze rzuty. Zadowolony ze swojej postawy jest srebrny medalista w rzucie młotem Wojciech Nowicki. Aktualny mistrz olimpijski i mistrz Europy jest przekonany, że to nie koniec bratobójczego pojedynku. Myślę, że jeszcze postaramy się nieraz zadziwić świat i rzucać daleko. W Eugene świat zadziwiła ona. Katarzyna Zdziebło! Dwukrotnie zdobywając srebrny medal w chodzie na 20 i 35 kilometrów. Dziś miała być już w Polsce, ale z powodu problemów z lotami do kraju wróci jutro. Z każdej edycji mistrzostw na kolejną edycję o te medale jest coraz trudniej. Coraz bardziej trzeba o nie walczyć, tym bardziej trzeba docenić ten wielki trud i wielki kunszt naszych mistrzów i mistrzeń. Polska z dorobkiem 4 medali w klasyfikacji medalowej mistrzostw zajęła 8 miejsce, osiągając najlepszy wynik wśród krajów europejskich. Jeśli się uwzględni czołowe miejsca w innych konkurencjach, zwłaszcza finałowe lokaty Sofii Nui w biegu na 1500 metrów i Michała Rozmycha, Damiana Czykiera na 110 metrów przez Płotki, to naprawdę ten występ nie był zły. A już za 3 tygodnie kolejne bardzo ważne sportowe zmagania. Mistrzostwa Europy w Monachium. Kadra będzie trochę młodsza. Szans będzie więcej, ale rywalizacja będzie tak samo trudna w niektórych konkurencjach. Na pewno liczymy na więcej medali. Oh my goodness. Początek zawodów 15 sierpnia. Transmisja w Telewizji Polskiej. Damian Szmagliński, Wiadomości. Naszym gościem jest minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Witam serdecznie, panie ministrze. Dobry wieczór, panie doktorze. Po tych medalach, które nasi sportowcy przywieźli z Eugene, to już chyba śmiało możemy mówić, że jesteśmy lekkoatletyczną potęgą. No jeżeli chodzi o Europę, to jesteśmy lekkoatletyczną potęgą od bardzo dawna. Drużynowe mistrzostwa Europy wygrywamy, często jesteśmy bardzo wysoko w kwalifikacji medalowej. Rzeczywiście na tych mistrzostwach świat trochę Europie uciekł i Polska z 8 miejscem w klasyfikacji jest najwyżej sklasyfikowaną ekipą europejską. W 10 nie było innej ekipy z Europy, w związku z czym tak, Polska na pewno europejska potęga, a w skali świata świat najmniej nam ucieka. Są takie dyscypliny, w których rządzimy niepodzielnie. Są dyscypliny techniczne, rzutowe. Rzut młotem, najlepszy przykład od igrzysk, od czasów Pawła Korzeniowskiego. Chód, dzisiaj w chodzie 2 medale srebrne Katarzyny Zdziebło. Niespodziewane, aczkolwiek bardzo cieszą. Za chwilę ciąg dalszej rozmowy, ale to już w TVP Info. A widzom Jedynki dziękujemy za uwagę.